Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w nowej serii na kanale z gry Don't Starve Shipwrecked. Wyszedł dodatek do gry Don't Starve, on już wyszedł tam dawno temu, chyba w grudniu, ale jakoś niedawno wyszedł już z tej fazy jakby bety, teraz już jest w pełni stworzony, działający, wolny od bugów, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja stworzyłem sobie tutaj już nowy świat, zagramy sobie Wolfgangiem. Wolfgang ma taką jakby umiejętność, że im jest bardziej najedzony, tym jest silniejszy, ale sam ogólnie boi się ciemności i potworów. Dobra, ja nie mam zielonego pojęcia, co my tu powinniśmy robić. Okej, tu mam jakieś limpetsy, nie wiem co to jest w ogóle. To jest chyba jakieś, nie wiem, do żarcia te robaki. Ogólnie jeżeli Don't Starve nigdy nie widzieliście, my się pojawiamy, musimy po prostu przetrwać, mamy swoje wartości, które musimy zapełnić oczywiście. Głód, zdrowie oraz sanity, czyli nasza jakby, nie wiem, świadomość, jak to dobrze mówić. No nie wiem, na to będę mówił świadomość, rzeczywiście jak ona spada, to nasza postać bardziej wariuje, szaleje, widzi potwory i tak dalej. Mimo że tych potworów nie ma, to ona stara się z nimi walczyć i nawet traci zdrowie podczas walki z nimi. Dobra, zanim tu cokolwiek zrobimy, to ja tutaj muszę zrobić jakieś podstawowe narzędzia. Ja chcę kilof mieć zrobione, ale nie mam na to ani krzesiwa, ani na to nie mam patyków. A widzę, że ta jest strasznie, kurczę, mała wysepka. Czy ja mam tutaj w ogóle możliwość na zrobienie czego? A nie, dobra, jest większa, jednak zmieniam zdanie. Ale wielkie drzewa są, one tak mi zasłaniają ekran. Jak tu się chodzi? O, tu się da chodzić? Tak, tu się da chodzić sadem, dobra. I spacją mogę podnosić rzeczy. No i super. Tak zawsze w to grałem. Nie mam zielonego pojęcia. Ej, ale nie, to jest koniec wyspy. Tu już nie ma żadnego krzemienia przecież. Jak ja bez tego krzemienia dodatkowego zrobię sobie ten kill off? Coś w tym stylu. Ale dziwne, nie wiem czy w ogóle mam możliwość ucieknięcia z tej wyspy. Zresztą nie, no mogę sobie zrobić niby topór. Jak zrobię topór? Będę mógł ściąć parę drzew. I znając życie, jak zetnę te drzewa, to będę mógł sobie zrobić jakąś łódkę. Ej, wiecie co? Na momencie was przepraszam. Zapomniałem, że mam źle ustawienia w OBS-ie. Okej. Miałem strasznie mały bitrate, teraz gra powinna wyglądać lepiej. Po prostu na początku ten bitrate był bardzo słaby i nie wiem, gra mogła wyglądać jakieś postrzępienie i w ogóle. Dobra, mamy jakieś kokosy, mamy jakieś liście palmy, takie wielkie, nie wiem do czego one się mogą przydać. Trochę drewna. No mówię, z tego co ja tutaj widzę, muszę z tej wyspy uciec, ponieważ tutaj nie ma już żadnego krzemienia, nie mam jak robić w ogóle sobie narzędzi. Cokolwiek mogę tutaj zrobić. Mogę jakieś ognisko zrobić, ale mi niepotrzebne jest. Chcę te lepsze ognisko robić zazwyczaj. Okej, mogę jakąś podstawową tratwę zrobić. Na to potrzebuję trawy oraz drewna, okej. A co to, te drzewa się różnią od tamtych? O ty mendo! Jak się atakuje? Atakuje się FM chyba. Tak, no dobra. Ale dawno w to nie grałem, ale ta walka to jest śmieszna taka. Wolniej próbować go uderzyć dwa razy, o super. Bo nie wiem czy dam radę uderzyć go dwa razy i zdążyć uciec jeszcze. A wiem, że z nich chyba one mnie mogą otruć, coś w tym stylu. Jezu, dwa węże na raz, wy jesteście chorzy. O nie. Odwalcie się ode mnie, co ja mogę zrobić? Maczetę powinienem zrobić. A nie mogę nawet maczetę zrobić, miałem krzesiwa. Odwalcie się ode mnie, spadam z tej wyspy, jest do dupy. Robimy tratwy i uciekamy stąd. Okej, tu mam jakieś tratwy, wytrzymałeś pewnie. Ale wolno się na tym poruszał, masakra. Tych kawałków skrzyni tutaj widzę, mam jakieś na mapie zaznaczone, ale przecież ja z nimi nic nie mogę zrobić chyba. Z tego co mi się wydaje. Wezmę jeszcze raz, sprawdzę. Crate. I could smash. Aha, czyli mógłbym zrobić młotek. A, dobra, na młotek nawet nie mam tych materiałów. Czyli jak zrobię młotek, mógłbym wrócić na tą wyspę i rozwalić ten... rozwalić tą skrzynkę i coś może z tego bym dostał.
O, jakaś w butelce wiadomość. A nie, pusta butelka to jest, czyli tutaj nie ma wiadomości, okej. Nie, może się na coś przyda. Mamy nasionka tych drzew dżunglowych. To jest seaweed, czyli to są glony jakieś, tak? Tak mam, tak mi się wydaje, że to są glony. Jakaś ryba tu pływa. O, mogę ją atakować. Myślałem, że to jest tylko tak ten... tak graficznie sobie wygląda. Row to, czyli że mógłbym podpłynąć. Okej, aha, to jest też do jedzenia, no to spoko. Scary time is coming soon. No właśnie, kurde, Wulgang. Weź, znajdź ty w końcu jakąś, kurde... O, jest, jest jakaś wysepka, dobra. Lecimy tu, zobaczymy co tu będzie. Mam nadzieję, że jakieś krzesiwo, kurde, na niej znajdę. Jakie krzesiwo? Krzemień ciągle mówi na to krzesiwo. Krzemień! Krzemień w końcu jakiś znajdę. Bo bez tego ja nie mogę sobie narzędzi w ogóle robić. Ojej, to jest taka mała wysepka chyba. Krabinden. Czy kraby z tego wychodzą? Okej, okay, mogę iść trochę dalej. Są krzaszki. Dobra, super. Jak są krzaszki z jedzeniem, to możliwe, że tutaj będzie krzemień. Lampety będę mógł stąd zbierać. To te jakieś grobaczki. Ale nic innego tutaj nie ma, z tego co ja widzę. Ej, biedna jest ta mapa, strasznie, ale nie ma żadnego krzemienia, to jest najgorsze. Jest, dobra, jaki krzemień, co ja gadam znowu? Nie, dobrze, dobrze, krzemień, nie krzesiwo, krzemień, dobrze powiedziałem. Mam jeden krzemień, ale to mi nie starczy, ja muszę mieć na kilo do zrobienia. Sandy pile. Okej, okay, jest trochę piachu, ale co mi po tym? Tak naprawdę, wiecie co, trzeba tutaj rozbić w końcu to ognisko już. To jest nawet spoko miejsce na ognisko, ponieważ tutaj będę mógł podczas nocy również coś robić, czyli ścinać po prostu drzewa. Ogólnie w Dawnstar w nocy nie śpimy. I'm not feeling so good. Ojej, ale się... Ole, biedny Wolfgang. Jest głodny i jest słaby teraz. Okej, okay, zaraz ci damy coś do jedzenia, stary, nie martw się. Już cię ratuję. Jedz. Wolfgang is better, super. To jest monster, mi tego nie jemy, ponieważ nam by spadło sanity. To się da ugotować? Tak, gotujemy to. To pewnie jest teraz bardziej odżywcze. Dobre, dobre robaczki. To też mogę gotować? Czy cokolwiek z tym mogę zrobić? No dobra, możesz to rozwalić rękami, ale... Kokonat, kurde, no nie mogę tego ugotować. No co ja muszę z tym zrobić? No nie mam zielonego pojęcia, jak ja to mogę rozwalić. Młotek może muszę mieć? Smashes all kinds of things, czyli rozwala różne rzeczy różnego rodzaju. Prawdopodobnie muszę zrobić młotek. Ojej, ja nie mam już... No nie, ja muszę mieć krzesiwo, ja muszę mieć... Jakie krzesiwo? Krzemień! Krzemień, proszę, pojaw się. Bez krzemienia nie mogę narzędzi sobie zrobić, to jest najgorsze, tak mnie tak denerwuje. Mam trochę drewna, ale co mi po tym drewnie tak naprawdę? Ognisko sobie zrobię i tyle. No na tej wyspie też nie ma nic ciekawego. Wracamy na tą tratwę tak naprawdę. I szukamy jakiejś innej, bardziej ciekawej i większej wyspy. No bo mówię, na tych wyspach jak na razie to jest w ogóle masakra. Nie ma nic. Jeden krzemień to mi na nic nie wystarczy. Na te podstawowe narzędzia. Ale ścięcie. Na te podstawowe narzędzia, no to dobra, na topór mi tam starczyło, ale jeszcze sobie muszę zrobić maczetę. Muszę zrobić sobie kilof. Ta maczeta jest do rozwalania tych bambusów chyba, tak mi się wydaje. Przynajmniej są spokojne wody. O nic się nie musimy martwić. W przyszłości będę mógł sobie robić zamiast tratwy oczywiście, tratwa to jest beznadziejna, jakieś lepsze ojej, nie mam w ogóle tego głodu, zaraz mi spadnie głód. Ja nie mam... co ja gadam? Jak ja się w ogóle plączę dzisiaj? Będę mógł sobie robić lepsze moje łódki zamiast tratwy. Na późniejszych łódkach będę mógł sobie stawiać jakieś, nie wiem, lampy do oświetlania wszystkiego wokół, że noc będę na tych łódkach mógł spędzać. Będą po prostu więcej miały wytrzymałości. Okej, okay, tu mam jakąś już bardziej głęboką wodę. Tylko wiatr mi wieje w tą stronę. Kurde.
O, jest wiadomość w butelce. I co mi po tej wiadomości? Przeczytamy sobie, okej. Co? Ja tu byłem, ej. A ja nie mam i tak łopaty, nie, nawet tam nie ma co iść teraz. Tu jest jakaś rafa koralowa, okej. Łódka mi się rozwala, nie no, tak powoli. Sądzę, że ta łódka mi na jeszcze trochę wystarczy, ale ja czym prędzej muszę znaleźć... ale dziwne są te ryby, jak one paskudnie wyglądają. Ja muszę czym prędzej znaleźć to zastrany krzemień. No mówię, żadnych narzędzi nie mogę robić. Ciekawe, czy tutaj na Shipwrecked opłaca się w ogóle robić jakąkolwiek taką bazę na dłużej. Chyba... ojej, już mu gorzej jest. Zjedz sobie. Ojej, jej, to mi zmniejsza sanity. To nie, to muszę najpierw sobie zrobić... najpierw muszę to ugotować, tak mi się wydaje, żeby to cokolwiek... żebym mógł to cokolwiek używać. Strasznie dużo jest tutaj tych glonów. Przynajmniej mam żarcia dużo, no to z tym jest dobrze. Ale co mi po żarciu? Krzemień! Strasznie duża jest ta rafa koralowa. No, naprawdę. Nie mogę tędy przypłynąć, naprawdę, ale głupota. Jeszcze wiatr akurat teraz... o, super, znowu. Wiatr akurat teraz wieje na wschód. Czyli nie mogę sobie na zachód w ogóle płynąć, no bo widzicie, jak te fale mi przeszkadzają. One by mnie zmywały. One by mnie moczyły. Rozwalały mi trochę łódkę moją. Także nie wiem, możliwe... O, tu chyba jest jakaś wyspa. A nie, to jest po prostu seaweed, okej. Kolejna rafa, naprawdę. Nie, dobra, te rafy na razie to olewam. One mnie nie interesują. Ja na tych głębokich wodach, skoro jest tam wiatr na zachód, za tą moją pierwszą wyspę będę starał się przepłynąć. O, seagull, jak to się nazywało po polsku? Nie mam zielonego pojęcia, zapomniałem. Dobra, tą wyspę sobie pierwszą omijamy. No i ja płynę z prądem. Mówię, jakbym płynął pod prąd, to by mi coś się ciągle działo z tą moją łódką. A nie chcę, żeby moja jedyna łódka się zepsuła. No i na dodatek dzięki tym falom troszkę szybciej się po prostu poruszamy, także spoko. No ale nie, tutaj nie ma nic jak na razie. Ej, a co jak mnie złapie noc na morzu? Ja wtedy leżę. O, tu jest mniejszy jakiś ten. Tu już woda jest bardziej płytka. To znaczy, że tutaj powinna gdzieś być wyspa, chyba. Tak, jest wyspa jakaś. Dobra. Mam tylko nadzieję, że jakaś fajna. I że będzie tutaj krzemień. I będą te. Dobra, jest krzemień, super. Mogę w końcu sobie zrobić kill off. Ale kill off i tak na razie mi na co spod... Gunpowder? What? Ciosany kamień? Aha, tu jest szkielet jakiś. Jest krzemień, ale nie mam nigdzie i tak kamieni z krzemieniem. Chyba, że zaraz, ze zwykłych kamieni może mi lecieć krzemień. Tak mi się wydaje. Ej, to jeśli tak, to jest super. Robimy sobie kill off. I zaraz to sprawdzę. Czy może mi ze zwykłego kamienia wylecieć krzemień? Tak, może. Może. Ojej, jesteśmy uratowani. Dobra, w końcu będę miał krzemienne narzędzia, także nawet teraz będę mógł się wrócić na te nasze pierwsze wyspy i na nich cokolwiek działać. No bo wcześniej, to mówię, nie było w ogóle możliwości. Zaraz nastanie noc, ja w tym miejscu będę ścinał sobie drzewa. Ale póki nie ma nocy, jest jeszcze wieczór, co ja mogę po prostu polatać i zgarniać trochę trawy. Co tu robi ten proch strzelniczy, to się zastanawiam. Tak z dupy czasami możemy znaleźć, czy coś? O, zbieranie muszelek mi zwiększa sanity. O, 5 aż, ale super. Tak jak zbieranie kwiatków. Ej, świetne. Tych muszelek to jest strasznie dużo na mapie. No, mamy nasze sanity na maksa, także się nie muszę
martwić, że mi Wolfgang zaraz zwariuje. Chyba że z głodu. No głód to mu strasznie spada. Wydaje mi się, że Wolfgang akurat jako jedna z postaci ma zwiększoną jakby... Szybciej jej spada głód, o. Tak mi się wydaje. Wiecie co, zrobię sobie młotek. A, no młotek nie muszę nawet krzesiwa. Ale to spoko. Mam młotek. I mogę rozwalić te... No jak to mogę rozwalić? Ej! No nie, no mam młotek i nie mogę rozwalić tych kokosów, ale głupota. Dobra, seaweeda sobie ugotujemy trochę, bo on tu mi zaraz zdechnie z głodu. Będzie otrzymywał obrażenia, jeżeli będzie... głód mu spadnie do zera. A tego nie chcemy. Jedz! O, super. Trochę wolno to leci, tak prawdę mówiąc, wiecie. Ja to wszystko muszę chyba ugotować. O masakra, nie mam żarcia w ogóle. Najgorsze jest to, że ja nie mam zielonego pojęcia, jak te kokosy rozwalać. Do kokosów to ja zaraz będę miał masę. Przecież tu jest tyle drzew z kokosami, a nic nie mogę zrobić w ogóle. Nasionka sobie zjem, zrobię sobie kilo, bo tam mi się rozwalił. Zetniemy kolejne drzewko. To drzewo po lewo zetnę, bo tam widzę, że tam są kokosy. Chop, chop, chop. Ile nagrywamy w ogóle? 16 minut dopiero, to luźno. Sądzę, że tak z 20-25 minut odcinki będziemy robić. Z Don't Starve'a. Chcę mieć w końcu jakąś taką główną serię, z której odcinki nie będą mi zajmować godziny, każdy. Także to jest chyba cała ta wyspa, tutaj nie mam nic ciekawego do robienia, jakby tu jeszcze było trochę więcej kamieni, mógłbym je porozwalać, trochę krzesiwa więcej zgarnąć. Ale dobra, mając killów i tak, jeżeli chodzi o krzesiwo, to jestem jakoś już ustawiony. 1/3 wytrzymałości tej tratwy już nam spadła, trochę słabo. Dobra, tu są kolejne glony, a tych glonów muszę mieć po prostu od zawalenia. No nie, no ten wiatr to jest... to mogę wywalić? To wywalę. Drop. Alak, dobra. No w ogóle ja nie mogę teraz płynąć do góry. A chciałem płynąć akurat w górę. No i tam się już zaczynają znowu wody głębokie. Zgarnę trochę tego seaweeda. To jest tak naprawdę jedyne nasze żarcie teraz. Mówiłem, jak ma 160 żarcia. Od 100 spada mu... ta jego wytrzymałość jest słabszy i w ogóle. Także nie chcemy, żeby to poniżej 100 spadło. Ale trudno to zrobić, gdy on ciągle chce jeść, a tu nie ma co jeść w ogóle. No nie, wszystkie te fale mi przed twarzą znikają, ale chamstwo. Nie wiem, postaram się znowu płynąć tak bardziej w prawo. Tak jak mnie te fale niosą. Może cokolwiek znajdziemy. Ja wiem, że się mapa może skończyć, tak nie wiem, jakby duchy się jakieś pojawiają, coś w tym stylu. Także mam nadzieję, że nie dopłyniemy do końca mapy, tylko znajdziemy jeszcze chociaż z jedną jakąś wyspę ciekawą, na której będą jakieś kamienie, coś w tym stylu. Na te wcześniejsze mógłbym się wrócić, ale te fale by mi no trochę przeszkadzały. O dobra, jest... Jest bardziej płytka woda. Mam nadzieję, że to nie za sprawą tej rafy koralowej, tylko normalnie jest gdzieś wyspa. Nie no, rafa jest tylko tutaj, także wyspa powinna być normalnie. Gdzieś tu niżej. Jest jakaś wyspa? Halo, panie wyspa. Dobra, jest wyspa, super. I to taka normalna, w sensie nie ma tutaj za bardzo chyba potworów i tak dalej. Jakieś kamienie, żeby tutaj były. Jest strasznie dużo drzew, strasznie dużo rzeczy do zgarnięcia za pomocą maczety. Właśnie te bambusy, to coś takiego, nie wiem co to jest. Ale mi najbardziej są teraz potrzebne kamienie. Dobra, jest jeden kamień. Zawsze coś, o Boże, ale mi da jeden kamień tylko. Jeb. Dobra. Dwa mamy... krzemienia. No to może sobie od razu zjeść.
mi jest potrzebne 3 minimum. O, kratę mogę rozwalić. Jest młot. Rozwal to. Okej, okay, jakieś rzeczy, na które nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku. Masakra. Nie wiem, to chyba mi jest niepotrzebne na razie. Kolejny krzemień, super. Mnie mega interesuje zrobienie plecaka. Touchpack. O, super. O, ale czad, ale czad. Super, nie wiedziałem, że mogę coś takiego zrobić. Mogę coś do nowego, ciekawego zrobić? No właśnie, żeby zrobić plecak już taki lepszy, muszę zrobić Science Machine, a to Science Machine potrzebuje złota, które nie wiem w ogóle, jak ja znajdę tutaj. Muszę mieć kamienie ze złotem. Ej, a co leci z tych kamieni? Nic. To jest zwykłe kamienie, okej. Okay. Ale ich się chyba nie opłaca rozwalać. Bo z tych kamieni możemy mieć te robaczki do jedzenia, także zawsze jakieś źródło żarcia, takie awaryjne, coś w tym stylu. Ej, ale nawet nie, nadal nie wiem, jak się te kokosy rozwala. A ich mam, no, 8, on coś mógłby zjeść. I will crush this with my bare hands. No nie rozwalisz tego swoimi łapami, bo nie, nie możesz. Po tym odcinku sobie sprawdzę na wiki Don't Starve, jak się te kokosy rozwala. No bo mówię, nie mam żarcia, jak gnie te kokosy, tak to. Tego seaweedu dużo nie mam, a oprócz tego seaweedu to już nie mam nic do żarcia. To jest słabo trochę. Lampety zgarnę, ale co z tego. Mówię, to jest tyle co nic. Ej, ale fajna wyspa nawet. Możliwe, że jakaś większa jest ogólnie. Zaraz tak naprawdę sprawdzimy. Okej, tu się zaczyna dalsza część. Sweet potato. Ojej, ojej. Zamiast marchewek mamy teraz słodkie ziemniaczki. Ale czadowo. Ej, fajna jest ta wyspa. Możliwe, że na niej się zatrzymamy na dłużej, wiecie? Tylko tutaj nie ma patyków w ogóle. Ja mam strasznie problem... A nie, tu jest trochę patyków. Ale ogólnie mam strasznie problem ze zgarnianiem dużej ilości patyków. Aha, i to jest już koniec wyspy. Nic więcej nie ma. No trochę słabo tak to jednak. A nie, dobra, jest w lewo. Zmieniam zdanie. A nie, dobra, nie ma. Już się kończy wyspa. Muszę przed końcem dnia trochę żarcia zgarnąć. No to ziemniaczki mnie uratują, na pewno. Tutaj prawdopodobnie nie chcę się rozbijać, bo to są te zasrane węże. Ale zrobię sobie ognisko w tym miejscu, sądzę, że spoko. Ugotujemy ziemniaczki. A, się najesz w końcu, stary. Ja muszę zobaczyć, jak te kokosy się rozwala. Nie mam zielonego pojęcia. A, Wolga się od razu lepiej czuje, no i super. No, nieźle się zapełni, dobra, na już 190 coś. Prawdopodobnie jak będę miał ponad 200, to on w ogóle już będzie takim mega super koksu na sterydach. O, I'm mighty, o Jezu, jaki teraz jest silny. Powyżej 220 chyba trzeba mieć, no okej. Dobra, ile nagrywamy? 23 minuty. Zjedne te drzewa, tak naprawdę zaczekamy, aż będzie zaraz znowu dzień. I zakończymy nasz pierwszy odcinek z Don't Starve. No ciekawe jest to shipwreck. Ogólnie sam Don't Starve mi się wydawał bardzo ciekawy. Ale sądzę, że shipwreck to jest taki... Jej, ale to szybko spada, ta ciemność jakby się pojawia. Ale ten shipwreck to jest takie w ogóle zmiana klimatu. Można w to grać i grać dzięki temu. No, gotuj, gotuj stary. Chcesz zapełnić sobie brzuch, to gotuj. Wolfgang, po prostu gotuj. Oj, dobra, jesteś silny. Żryj więcej. Nie wiem, czy jak on jest taki silny, to nie spada mu czasem głód szybciej. Mam nadzieję, że nie. On ma teraz łeb. Całe ognisko zasłania. Ojej, chyba to nie da rady przetrzymać. Przez noc, dobra. Wytrzymamy teraz noc i tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co ja mógłbym robić. Zrobię chyba tą lepszą tratwę, zrobię tą maczetę, pościnam tutaj strasznie dużo tych bambusów jest oraz jakichś krzaków. Zrobię tą lepszą tratwę z bambusa, może ona jest szybsza, czy coś w tym stylu, nie wiem. Na pewno drewna nie chcę tracić na tą kolejny raz. I poszukamy jakiejś takiej naprawdę większej wyspy. Ta jest fajna z powodu tych ziemniaczków tutaj naprawdę, ale no dużo rzeczy tutaj nie ma tak naprawdę oprócz tego.
Także ja muszę poszukać jakiejś większej wyspy, na której mógłbym zostać przez dłuższy jakiś czas. Dobra, a jak na razie? To wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. My się widzimy w następnym odcinku już jutro o 18:00. Don't Starve będzie serią po prostu za Terrarię teraz. No i będzie właśnie wychodził codziennie o godzinie 18:00. Trzymajcie się i cześć!